byłeś w tej sali. A ty nie uradł. No ty teraz, to ja wesołać samochodem. Ach, ten nasz bank. Ja muszę rozłożyć tań tam. Transparentami, nie chcą zbierać. Bardziej medialnie. A ten mały gdzieś wstawiamy, czy nie? Jurek, idź pomóż. Tu mamy drugiego naszego partnera. Pana Leszka Rochowicza z Rudna. To byli równie to przyznają. Tutaj zaproszeni gości. Pani z nadleśnictwa Miłomłeś. Pan z nadleśnictwa, który tutaj zarządza leśniczy tego terenu. Mamy panie, które reprezentują naszego patrona z ochrony środowiska, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Mamy pracowników. Tak jest. Tak. Którzy będą nam pomagać. To jest pani Halinka, pan Jerzy i pan Marek. I oczywiście nasz profesor tutaj. Ty, Marcin! Daj ten złom, tak. Cały połowy.
to oczywiście pudełko od tego jest. Później pozbierać tu kwasy. Maluch albo Astra, ja bym oddawała. No. Nie miał nadziei. Fajnie, że się zorganizowaliście i że przyjechaliście. Chciałabym w tym miejscu oddać głos może wójtowi najpierw. Dziękuję. Tak. Ja się oczywiście też przyłączam do podziękowań, ale dziękuję właśnie szefostwu, że tak powiem, tego roku. Macie swoich dobrych. Prezesa Tadeusza Radomskiego, który jest odpowiedzialny w Wojewódzkim Funduszu za Edukację Ekologiczną. Chciałabym Wam podziękować za tą akcję. Wojewódzki Fundusz